Pani, ja tako staro jeszcze muszę łapatować. Płakać mi się chce. Całe lato drabloj, a całą zimę łapatę w gości trzymuj. Czajno łapatować. Jeszcze nam kazują chłodniki ładkidować, się k***y wykształciły za nas pieniądze, a teraz jeszcze nam starym dziadom kazują chłodniki ładkidować, zamiast łoni mają tu robić. Idzie straż miejską. Mandat! Mandat! A proszę powiedzieć, czy w ogóle konsultowano z wami fakt przedłużenia koncesji firmie? Jeszcze gdy chodziłem do podstawówki, to był tam taki Paweł i ja jechałem na rowerze i go spotkałem i potem jeszcze pojechałem do Biedronki na lody i po drodze do domu wtedy jeszcze, już do domu pojechałem. Rozumiem, czy skonsultowano z państwem... Jak mówią nam mieszkańcy Pechowej Kamienicy, piorun w budynek uderzył tuż nad ranem. Proszę powiedzieć, co tutaj się stało? No i piorun... Nie będę mówił, bo jak... No to jeszcze raz, co się stało? Tak się wystraszyłem, że hej! Ja mówię, matko bosko, mówię, co się stanęło? Ja będę trzymał. Bada! Co się tutaj dzieje? Tak? Co tutaj robicie? Tutaj? Bagno! A co wy tu robicie? Co? My... tego... miał, kurde... co? To... to jest... to na tego. Chlebie zarabia. No! Na chleb tak zarabiacie? Tak jest! No! Ciężka tu jest praca? Tak jest! Pan... daj mi tutaj, tu, ja będę tutaj. Ci. No. Wszystkie no. Pierdolenie tam, pierdolimi się, duchcymi się, gołe pizda, chodzi mi. Okresy tam się leją z pizdy babą. O, ja. Chcieliśmy pana zapytać, czy pan wybiera się na wybory samorządowe? Ja dopierdolę te wybory, kurde. W mieście spędziłem wakacje. A co pan robił tutaj w mieście? Na ogródku głównie swoim pracowałem, książki czytałem, zaległości tak w lekturach nadrabiałem, takie tam. A rozumiem, że później do szkoły pan jeszcze wraca, tak? Tak, wracam jeszcze. Czy naładowane są bateryjki przed szkołą? No tak średnio bym powiedział, tak średnio. Aha, czyli za krótko jednak te wakacje. A może za długo właśnie. Za długo. A dla kogo będzie pani głosowała? No na pewno nie na Kaczora. Nie ma bata. Ja na Facebook bym go nie zaprosiła. Jemu tylko Hoffman statusy lajkuje. Wychodzi z kotem na smyczy, jak jest melanż i popały dzwoni. Jak ja mogę porównywać Jarka z Tuskiem? To tak jakbym porównywała Tediego z Ostrym. Mówi, że reprezentuje biedę, a rano wstaje przed lustrem i mówi, jestem Bogiem. Tylko wyobraź to sobie sobie. Super, partia ma flow, a PiS ma tylko low. Ty, synku, podbijasz na wybory. Oczywiście. Co pan sądzi o formie dzisiejszego polskiego kina? No nie tak miało być. Nie wiem, czy pan wie, że ja w Titaniku miałem zagrać, ale nie zagrałem. Nie wiedziałem. Książę Michał się wykichał, wypierniczył się władca pomazaniec i nie ma odbudowy świątyni i pochwycenia. A Bolek Paliwoda mnie zostawił. Uh-huh. Upadłem w analiz i pornografię i się rozwaliłem. I się niefortunnie wywaliłem. A nie tak miało być. Miało być 1000-letnie Królestwo Chrystusa przebudzenie. Ja miałem być 44. prezydentem Stanów Zjednoczonych i mam największą schizofrenię. Miałem być 44. prezydentem Stanów Zjednoczonych. Grom miał otoczyć WTC Center, czwarty samolot miał być uwalony. A Jaruzelski, jak dostał objawienie 11 października 1993 roku, dostał kamieniem i Bóg zaczął mu objawiać 11 rozdział Izajasza, 11 rozdział Apokalipsy, to zamiast baran zatrzymać pływa księcia Michała, władcę pomazańca, to się modlą za księcia Michała, władcę pomazańca. Zamiast przyjść z objawieniem, że już szyfry naparzały o zamachu z 11, Jaruzelski wiedział o zamachu z 11 września. Jaruzelski wiedział. 11 Bóg mu zaczął to objawiać. A masz jakieś takie rady dla tych, którzy chcą się opalić, żeby mieć taki ładny kolor? No... najlepiej to bym poproponował olejek do opalania, taki przeciwudrażniają skór. Bo jak się nie posmaruje olejkiem, to można skórę po prostu urazić, przerazić. A czym się różni lesbijka od pedała? To są dwa ciała stosujące się między efektami elektrojądrowymi, które działają na skutek promieni energozdrowotnych, a w składnik wchodzą kobieta, płeć żeńska, mężczyzna, płeć męska. Są to dwie siły atakujące te ciała krążące wokół siebie danego krążownika ciał w sferze. Ale jakoś trudno mi sobie to wyobrazić w ogóle. No,
proszę pana, by nie, by, ja bym nie dali na studia zaoczne albo wyższe, wszystko bym wypowiedział, wszystko, nawet ja bym tam był nauczycielem. To jest po prostu taka szkoła, takie studia, że ja bym tam był nauczycielem, to bym normalnie... Ale to jaka by była twoja taka wymarzona szkoła? No, studia wyższe, po prostu wyższa szkoła turystyki zarządzania albo marketingu. No z jakiej racji z telewizji kablowej przewybacie tu nie być? Bo wy kłamiecie, proszę to skasować, was tu nie potrzeba, my nie potrzebujemy was tu, żebyście kłamali. My chcemy ludzi normalnie modlących się i uczciwych. I niech nagrają, niech wiedzą, co ludzie myślą o nich. Jak można tak? Kłamstwo, bezczelność, wszystkie tak. Nie mamy polskich mediów, bo chcecie nas tutaj nie pokazać prawdy, tylko chcecie kłamać. Wy kłamcy wstrętni. Idźcie stąd, bo my was nie chcemy tu. Czy obchodzi pan walentynki? Nie, nie obchodzę. Jestem taki zabiegany. Mam mało czasu po prostu. A uważa pan, że to jest święto, które warto obchodzić, czy też jest to komercyjny wymysł i ignorujemy je? Ja właściwie jestem ani na nie, ani na tak. Po prostu toleruję i nie mam nic przeciw. Okej, dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia.